Błysk w oku, motyle w brzuchu i szybsze bicie serca. O te i inne sygnały pytano w badaniu Kantar Public. Okazuje się, że 3/4 Polaków wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia. To prawdziwy renesans romantyzmu, bo takiej wiary w uczucie nie było, przynajmniej w sondażach, od kilkunastu lat. Z kolei prawie połowa pytanych jest przekonana, że drugą połowę spotyka się tylko raz. Na 100% pewne jest za to, że prawdziwa miłość procentuje. Ale aby mogła uskrzydlać, to najpierw trzeba ją wyznać. Czy ekstra sonda z Agnieszką Łukasik to jest dobre miejsce? Spójrz. Czy wierzy pani w miłość od pierwszego wejrzenia? Oczywiście! Tylko taka jest, innej nie ma. Jak najbardziej. Była taka? Oczywiście. Ile już trwa? O, całe życie. Czyli? O, no całe życie, tyle ile mam. Kiedy zobaczyłem moją ukochaną, to od razu się zakochałem w niej. A ty? Też również. Gdzie to było? W jakich okolicznościach? Internet teraz. XXI wiek. To wymagało długich starań, ale bardzo dobrze trafiłem. Jeżeli coś po prostu zaiskrzy i widzi się to w oczach, to jak najbardziej. Śliwka w kompot, po prostu. Motylki w brzuchu. Od drugiego tak, od pierwszego jeszcze mi się nie udało. Ile ona już trwa? Ile lat? 30. 50 lat. No i jak? To było? Super jest. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? Nie. Od którego? No tak, po roku znajomości. A wierzycie w ogóle w miłość od pierwszego wejrzenia? Chyba nie. To chyba nie ma znaczenia, czy jest to miłość od pierwszego wejrzenia, czy jest to po dłuższym poznaniu, w jakimś spotykaniu się. To zawsze może nam się przytrafić miłość taka na dłuższy czas, a nawet do końca życia. Dziś nasz program wydaje ktoś, kto jest książkowym przykładem.